Dzisiaj wielkie święto na Nikiszu, Wielki Czwartek. Stwierdziliśmy, że spontanicznie coś zorganizujemy, żeby się przypomnieć mieszkańcom, żeby pokazać, że są potrzebni, że my zawsze ich potrzebujemy. Dzisiaj sprzedajemy koło Prześląskie, ozdoby świąteczne zrobione przez mieszkańców. Przeszliśmy oczywiście samych siebie i jest w ogóle super. Powiem szczerze, że przerosło moje wszelkie oczekiwania. Myśleliśmy, że będziemy stać do 18. Myślę, że już nie trwało. Dzisiaj no, ciarnowa koło tym, tak, że nam poszło dokładnie to, a nikt się nie spodziewał, że to tak prędko poleci. Mieliśmy tego koło tak dość dużo i poszło to. I nawet ludzie jeszcze teraz stoją i nie mają. Narzekają, że nie kupili tego kołca, że nie ma co już kupować. No leciało jak staro po Gielcach, nie? Udane i to nie jest pierwsze, bo to już drugi raz tu stoimy, także wszystko się udaje. Nie narzekamy, nie? Ja się tu urodził i będę tu zbierał te pieniądze, tak co, nie? No, podoba mi się tu tak, jak mi się podobało, tak mi się podobało. Chociaż ludzie narzekają, niektórzy, a ja tam nie narzekam, bo Tuzek się urodził, tu by tam mieszkał. Jestem zachwycony, dlatego że jestem łakomczuchem i uwielbiam ciasta. Zwłaszcza te ciasta, które rzadko bywają w cukierniach. Tu są ciasta drożdżowe z posypą, których jestem wielbicielem, a mogę nawet powiedzieć po kibicowsku, że fanem. Moja żona niedawno po wielu, wielu próbach opanowała pieczenie tego ciasta, no ale mam tutaj tę satysfakcję i przyjemność, że te ciasta sprzedawane są w zbożnym celu. Monitoring to jest rzecz podstawowa do zapewnienia bezpieczeństwa. Chociaż z drugiej strony jako radny miasta Katowice troszeczkę się wstydzę, że miasto nie stać na zafundowanie Nikiszowcowi tego monitoringu i że muszą tego rodzaju akcje pomagać w tego rodzaju inicjatywie mieszkańców. Myślę, że miasto będzie finansowało większą część tych kamer i tego całego monitoringu, a te pieniądze, które będą tutaj zebrane, to tylko wzbogacą budżet przeznaczony na ten cel. Taki podział ról jest, że panie pieką, a panowie im pomogli sprzedać to. Także mówię, że ja tu za misia jestem i jako ozdoba tego jarmarku, żeby to wszystko zostało sprzedane, ale bez tego się sprzedało. No bo inicjatywa mieszkańców to jest bez przerwy ten szczytny cel, który mówi o tym, żeby to był na ten monitoring, zadbać o bezpieczeństwo i jak widać, jest potrzeba takich regionalnych wyrobów. Tu nie ma takiego miejsca, żeby to można było sprzedawać, a to jest taki mój przyczynek dla biznesu. Niech ktoś otworzy kawiarnię, żeby były rolady kluski śląskie, jakieś kołoce i żeby tu była kawiarnia, parasole, tak jak tam na tych moich obrazkach jest zrobione, o, na tym jednym z nich, żeby to tak wyglądało na Nikiszowcu i tu będą ludzie wracali. Bo teraz przyjeżdżają, są 15 minut, wyjeżdżają i już drugi raz nie wracają. Nie ma co tu robić, tu nie ma po co się zatrzymać, zwiedzić, zobaczyć i wyjechać.